głos mojej małej kuchni. Dzisiaj mu zadziałał szybki przepis. Jedno na mięso, do banu kotlety skóry. Możecie wrzucić wieprzowe albo jakieś tam. No, wieprzowe widziałam też, nie wiem, jakie inne będą pasować. Albo syndyka. Jołmu skóry, to będą kotlety ze marchewką i sporum. Ten internet mi podsunęła Jola, ale przepis wygrzebała w internecie. Także pół na pół, pół Jola, pół internet. Dużo składników do tego nie trzeba. I bardzo szybko się robi. Już pokazuję, co bym potrzebować. Do tego bym potrzebować 3-4 małe piersi, w zależności ile osób wozię. Potem potrzebować marchewki, od tu 3 takie średnie. Pory. Z tego na ta białą część. Już tu 2 się wrzuca. Ketchup, majonez. No i przyprawy, sól, pieprz, żeby to potem obsmażyć. Te piersi umyć, osuszyć z papierem kuchenny, przyprawić. I oto już mu mieszanka, papryka, wegeta, sól. Te kotlety podsmażyć tak króciutko z obydwu stron. Tak, nie dużo podpiec, bo potem będą za suche. One jeszcze pójdą do piekarnika. Ok, to starczy tak 2-3 minuty z jednej strony. Teraz to tu przełożę na moja blacha. W międzyczasie marchewka obrać. I poprzeć na tarce o takich oczkach. Te marchewki już na 2, myślę, że mi starczy. Jak nie, to się zaś dokrojam. W międzyczasie pokroimy się też pora. To odkroimy. Na takie cieniutkie krążki. Ok, tyle gdzieś mu. Potem to porozdziela wszystko. Myślę, że mi starczy. Jak nie, to się zaś dokrojam. Przełożę się do miski. Teraz kolejemy tu troszkę ketchupy i rozsmarujemy to. Teraz przyjdzie nasza pora na to. Pora. Teraz przyjdzie pora na pora. Teraz na ten por przyjdzie majonez, próbujemy łyżką, ma być rozsmarowane, ale tego nie idzie rozsmarować, ja zrobię tak. Teraz marchewka na to. Tak wyglądają. Teraz to pójdzie na 170 stopni góra dół na 20 minut do piekarnika. Tak, moje kotleciki gotowe. Teraz spróbujemy. Już się wezmę tym. Tak się prezentuje w środku. Pyszne. Takie soczyste czysta pora. Przez ten ketchup. Pana to częściej robić. No. Bardzo to pyszne było. Na drugi raz tu więcej pora. Dużo, dużo więcej. Tak grubo. I więcej marchewki można. Do tego się fajnie kartofelki zrobię. Jak Wam się podobało, łapki w górę. Subskrybujcie mnie. Polubcie na Facebooku Kasia w mojej kuchni.
Mnie to chyba nakręcić film. 50 faktów o mnie, bo dużo ludzi czeka na mały, na krótki film o mnie. Tak, czekajcie z niecierpliwością. Ciao! Aha, odradzę piecenie z termoobiegu, bo właśnie ta marchewka taką czarną tu zrobicie. Albo z przykrycie zróbcie. Tak.